Do przesyłania plików z i do sieci służy m.in. protokół FTP. Aby z niego skorzystać, również możemy użyć konsoli Linuxowej. Wywołaniem programu, który nam na to pozwoli, to po prostu wpisanie FTP. Aby nawiązać połączenie, po wyrazie FTP należy podać adres domenowy bądź IP. Ja wprowadzę adres mojego lokalnego serwera, gdyż akurat posiadam mój wewnętrzny serwer plików. Będzie to adres 192.168.0.103. Państwo oczywiście będą wprowadzali adres serwera, do którego będą chcieli się dostać. Jeżeli usługa odpowie na podanym adresie, musimy najpierw wprowadzić nazwę użytkownika, która ma do niej dostęp, a następnie hasło. Nadmienię, że użytkownik musi wcześniej dostać prawo do logowania się i jest ono nadawane przez administratora danego serwera FTP. Jeżeli wszystko zostało wprowadzone poprawnie, zostajemy zalogowani. Aby wyświetlić zawartość katalogu na serwerze, do którego mamy dostęp, wystarczy komenda dir. System pokazał mi, że posiadam jeden plik w swoim katalogu. Jeżeli chcemy coś pobrać na nasz lokalny dysk, użyjemy polecenia get i nazwa pliku. W tym przypadku test.txt. I już po chwili otrzymujemy informację, że zakończono sukcesem. Zaraz sprawdzimy, czy faktycznie tak się stało. Lecz przed tym jeszcze komenda do kończenia pracy z FTP. Wpisujemy tylko słowo bye. Sesja została zakończona. I tak jak obiecałem, sprawdźmy jeszcze, czy faktycznie udało się pobrać plik test.txt. Używam więc komendy ls i tak widzimy, że text.txt jest w naszym folderze domowym na dysku lokalnym. W ostatniej lekcji tego działu, na którą teraz zapraszam, dowiemy się o obsłudze poczty.